Turystyka, proszę Państwa, kwitnie także w Parczewie. Jedni wierzą, że na drzewie ukazała się Matka Boska, inni widzą twarz Jezusa. Szumu wokół drzewa jest w każdym razie sporo, z czego niektórzy postanowili skorzystać. W sieci trwa licytacja liścia, jak można przeczytać, ze świętego drzewa. Cyprian Jopek. W ponad 10-tysięcznym Parczewie poruszenie. Widzi pan, gdzie to jest? Od kilku dni przy drzewie na osiedlu przy Spółdzielczej gromadzą się tłumy. Tam jest w tym łuku twarz widać wyraźnie. Ja widzę wyraźnie, a pan nie widzi? Widzę. No, widzi pan. Tylko nie wiem, co widzę. Z początku. No jest taka to jakby twarz, usta, taki tu jakby z boku zarost. To mi to wydaje się, że to Matka Boska, no. Twarz Jezusa. Jezusa? Bo mówią, że i Maryi. Nie, tu ja tylko widzę Jezusa. O, teraz jak zajmuję, to bardzo dobrze. Tylko zależy, z której strony się zajdzie i co kto widzi. Ja na przykład weszłem tutaj, to widziałem Matki Boskiej twarz. Jedno jest pewne. To się jest, ale nie wiadomo co. Drzewo stało się celem wycieczek i miejscem modlitw. Na mszę nie poszłem, tylko specjalnie tu przyjechałem. 60 kilometrów. I specjalnie pan przyjechał? Tak. Żeby cud był, to musi to potwierdzić kościół, papież zatwierdzić. No pan rozumie, jak jest. Rozumiem. Bo ludzie, każdy człowiek widzi co innego. Już tu była specjalna delegacja. Księża byli tutaj. Byli? Co powiedzieli? No, uznaję, że to nie cud jednak. Zrobili dokumentację fotograficzną i na tej bazie stwierdzono wyraźnie, że jest to jak najbardziej zjawisko naturalne. Stwierdza rzecznik diecezji siedleckiej, do której należy Parczew. To jest coś niezwykłego, naprawdę. Innego zdania jest dendrolog. Zdarzają się takie zgorzele. To są różne anomalie spowodowane albo przez grzyby, albo przez bakterie. To w takim razie jest pospolity grzyb? Czy pospolity? Nie wiem, ale takie zgorzele na drzewach nie są czymś niezwykłym. Zjawisko stało się niezwykłą okazją do interesów. Niektórzy sprzedają te liście. Takie liście? No, przez tego drzewa podobno. Autor tego internetowego wpisu zachęca do licytacji liścia ze słynnego drzewa. Twierdzi, że niektórzy gotowi są zapłacić ponad 100 zł. Ale dobrze, że się zbierają i się modlą. Podsumowuje sąsiadka drzewa. Tego samego zdania jest ksiądz. Rozumiemy potrzebę ludzkiej duchowości i pobożności. I w tym względzie żadnej tamy nie będziemy stawiać. Cały czas o ludzi przychodzą. Przyjeżdżają z okolic przecież. I w całej Polsce już słychać o Parczewie. No. Będziemy sławni. I na razie to największy cud parczewskiego objawienia.